Witamy bardzo serdecznie dzisiaj na debacie dziennikarza Gazety Wyborczej Pawła Czado. Dzień dobry. Byłego zawodnika Mirosława Sznocera. Witam serdecznie. Trenera i byłego zawodnika GKS-u Katowice Piotra Piekarczyka. Dziennikarza katowickiego sportu Andrzeja Grygierczyka. I Łukasza Budziłka, obecnego zawodnika GKS-u. Dzień dobry. Istnieje teoria, że gdyby ustrój zmienił się 2 lata później i komuna opadła 2 lata później, miałoby to duży wpływ na dzieje GKS-u, w tym sensie, że pamiętajmy, że jak się rodziła wielka drużyna, to już prezes Dziurowicz sprawił, że powstawał stadion. Ja teraz może niektórzy o tym nie pamiętają, ale wtedy był on autentycznie uważany za najlepszy stadion w Polsce, kiedy on powstawał. To było coś niezwykłego, trybuna wolno stojąca w stylu angielskim, nie powiedzmy tak jak było wcześniej. I była teoria, rozmawiałem tam z działaczami, którzy twierdzili, że gdyby jeszcze 2 lata komuna istniała, to ten stadion byłby gotowy w całości, nie tylko ta jedna trybuna. Bo chodzi o to, że wtedy na Katowice włożyło zjednoczenie węglowe katowickie, to było 11 czy 12 kopalń. I ten stadion zdążyłby powstać. A nie udało się, bo nawet już udało się, sprowadzono węgierski zegar, który miał być właśnie w to miejsce na tej starej trybunie, która została zburzona za bramką. Tam było przez wiele lat miejsce na wielki zegar, który był nigdy nie wykorzystany. Ten zegar podobno się już pojawił, z Węgier go sprowadzili, ale już go nie zdążyli zamontować i podobno zginęło. Cała konstrukcia powstała, tak. To chyba te elementy elektroniczne. No ja do dziś pamiętam w gazetach teksty, że to wreszcie pierwszy polski stadion, którego nie musimy się wstydzić, i zdjęcie głównej trybuny. Tak było. No, jeszcze był stadion tak. W Mielcu, Stal Mielec, taki dwupoziomowy. Na marginesie, nie wiem czy wiecie skąd wzięło się hasło Europa na Bukowej. Ono w pierwszej chwili miało wymiar, taką konotację negatywną. Napisał to w krakowskim Tempie Rysiek Niemiec, obecnie stały felietonista sportu. I bardzo mocno przywalał Dziurowiczowi za to, że z czym, do czego on się zabiera, z czym do ludzi, po co takiemu klubowi, po co takiemu miastu taki obiekt. Tak jak mówię, hasło Europa na Bukowej w pierwotnej wersji funkcjonowało w konotacji negatywnej. Dopiero potem, jak to wszystko powstało, Europa na Bukowej nabrało takiego pozytywnego znaczenia. Super, nie do przecenienia. Wiele razy grając bez niego, jak po zaworze kartki, czy w sumie kontuzji raczej nie miał, to dość mocny zawodnik, ale za kartki, no to wtedy dochodziło to, jak ciężko się gra bez Mirka Widucha i ile brakuje właśnie do jakości gry bez niego. Także dla mnie na pewno wiodąca postać w tych złotych. To mecz z Benfiką, który był praktycznie, można powiedzieć, wyjazdem na ścięcie. Tak to podkreślałem, tam każdy nam liczył. Nawet działacze sam Zira mówi, wiesz, poukładaj to tam, żeby tak, żeby nie było więcej, jak widzę przegrał z Eichartem, to było chyba 9, jeśli nie mylę, tak to poukładaj, żeby nikt koło nas, raczej się do nas, można powiedzieć, oficjalnie nie znaczy, może przesada, nie przyznało, ale działaczy nie było widać koło nas w autokarach i tak dalej. No okazało się, że to był taki ten etap, gdzie udało się coś zrobić i akurat w tym meczu to dwa momenty zadecydowały, że myśmy, można powiedzieć, Benfiki nie przeszli, bo sam fakt nieuznania bramki, gdzie jak to Andrzej Zdorowicz, idąc w przerwie do szatni za sędziami, mówi później Piotr, nie miałem szans. Obserwator powiedział do sędziego w sumie, czy on wie, gdzie on sędziuje i ile kibiców chodzi na Benfikę, na Gieksę. To się miało to jakieś tam dla UEFA znaczenie. I później tu w rewanżu, no, gdzie 1-0 taką swoją chwilę, można powiedzieć, życiową w swojej karierze mógł mieć dalej wolny. To w sumie przy 1-0 miał praktycznie na głowie, podać, że piłkę na 5 metrze przestrzelił. Ręce miał do góry, wszyscy już skakali. Później potknięcie przypadkowe Darka Rzeźniczka, w sumie gdzie z tego padła troszkę przypadkowa bramka do Benfiki. Z Benfiką taka szkoda, że w tym pierwszym meczu w Lizbonie sędzia was skrzywdził, ponieważ Adam Kłódź strzelił bramkę z rzutu rożnego bezpośrednio, ona była już poza linią, ale on jej nie uznał. Gdyby uznał, byłoby tam 1-1, tu 1-1,
kto wie, co byłoby dalej. No to jest ten element, o którym wspomniał Piotrek, prawda? Sędzia się pyta, ilu ludzi chodzi na Benfica, ile na Katowice. To są te elementy szczęścia, te drobiazgi, które w pewnym momencie tu na odprawie pomeczowej do czynienia drużyny przeciwnika troszeczkę nie jestem złośliwy, ale jakoś tak to podkreśliłem, gdzie w tej chwili nie powinniśmy siedzieć na konferencji prasowej, tylko siedzieć jeszcze na ławkach swoich drużyn i grać w dogrywkę. Troszeczkę wypomknąłem mu tą sytuację, bo to nie było gdzieś tam ukryte, bo mecz wtedy leciał na Eurosporcie. Praktycznie cała Europa, można powiedzieć, to widziała i każdy z nich, nawet koledzy, ci, którzy w Jasiu, to czy w sumie inni w sumie dzwonią i wszyscy to ewentualnie widzieli i tam nie było gdzieś tam kontrowersji, bo to była w tym momencie w relacji telewizyjnej po prostu jest sprawa oczywista. Ale chyba osobista satysfakcja była o tyle, że z tego co pamiętam, właśnie trenerem Benfiki był późniejszy trener Bordeaux. Trochę mylę się? Było chyba znaczy, coś tak... Może przycytuję w sumie Henkia Gunika, ma takie w sumie mądrości też, i jak on mówi, Bozia nierychliwa, ale sprawiedliwa. I też to tam bodajże w jakimś tam kontekście, w jakimś tam wywiadzie przytoczyłem, bo mówię, co nam Bozia zabrała z Benfiką, oddała z Bordeaux. Tu wspomniał Piotrek o Jurku Wijasie. Zamieszanie z wojskiem, co tu dużo gadać, z powołaniami i tak dalej, i tak dalej. No, na dzisiejsze czasy to oczywiście wygląda na jakąś satyrę, ale wtedy to było samo życie, że przyjeżdżał jakiś samochód z wojskowych służb wewnętrznych, nie wiem, tak to się chyba nazywało, no i próbował zabrać piłkarza, a ten piłkarz uciekał gdzieś tam przez okno albo z domu, tak jak Marek Koniarek, ktoś tam chował się u swojej ja babci, żeby go... na przykład dwa razy robił już pożegnanie, miał iść do wojska, no więc, się wywinął. No więc tak. Właśnie, ale to się nakładają tego typu elementy. W przypadku Marka Koniarka, no pech też, jakieś sprawy pozasportowe, nie wracajmy w szczegółach do tego. Zadecydowały o tym, że zagrał jeden mecz w reprezentacji przeciwko Irlandii w Warszawie, notabene bramkę strzelił. Potem pojechał do Wrocławia i stamtąd, zanim się rozebrał, wrócił. Wizytówką trenera są wyniki i głównym powodem do wyboru trenera do 11 roku powinny być wyniki, jakie osiągał, ale jeżeli ja jako zawodnik drużyny miałbym wybierać trenera, to oczywiście wybrałbym pod względem tego, czy treningi mi odpowiadają, czy trener ma kontakt z drużyną, czy jest dla nas tylko trenerem, czy czasem też partnerem, że potrafi z nami pożartować, czy porozmawiać o ludzkich problemach. I to był mój punkt, z którego bym gdzieś tam się kierował na wybór trenera. No ten mecz z Arisem, no to ja przynajmniej się wtedy normalnie nie zabiłem jadąc samochodem, słuchając relacji, bo musiałem się zatrzymać i wysłać do końca relacji, bo było rzeczywiście wyjątkowy mecz. Ja też odnośnie tego Arisu, też miałem przyjemność, trenerem moim był Sava Skofidis. I on też w rozmowie ze mną zapytał się, z jakiego klubu, gdzie ja w Polsce wyrosłem i skąd pochodzę. I ja mu wspomniałem, że z Katowic. I on notabene grał w tym meczu Aris PKS i też był, doszło do rzutów karnych, strzelał tego karnego i Janusz obronił tego karnego. Ja później wydrukowałem, znalazłem w internecie i wydrukowałem z internetu właśnie zdjęcie, jak Kofidis, właśnie ten trener obecny, nie strzelił tego karnego i pokazałem, że to w sumie moja drużyna i wtedy awansowała, także że na pewno respekt był, tak, wspominaliśmy te czasy. Aris wtedy, co jak wspominały, byli strasznie zawiedzeni, że odpadli, byli faworytem, wszyscy liczyli, że przejdą, a okazało się, że Kikaz okazał się lepszy i wygrał to spotkanie dramatycznych okolicznościach, bo na pewno nerwów było bardzo dużo i wszyscy się zdenerwowali, no ale wszystko ułożyło się po dobrej myśli i Kikaz zapasował dalej i tą przygodę dalej. Ja pamiętam piłkarzy Górnika, którzy w zasadzie już przed meczem trzymali ten puchar w rękach, bardzo pewni siebie, wręcz mówią, że w garniturach, ja tego sobie nie przypominam, ale w garniturach przyjechali, w których mieli odbierać od ministra
puchar ze zwycięstwem oczywiście z GKS-em i potem się robi z tego 4-1. Wtedy po raz pierwszy natychmiast po meczu znalazłem się w szatni GKS-u i w jakimś sensie z wszystkimi przeżywałem tę radość. Nie wiem, jak długo to trwało tam w tym całym zamieszaniu. Wiem, że szampan się lał po podłodze. Szampan musieliśmy pożyczyć od Górnika, żeby na zdobycie tego pucharu. Zresztą przed tym pucharem troszeczkę nam była też nieciekawa sytuacja, bo tam kwestia meczu z Bałtykiem i tak dalej. Także myśmy, można powiedzieć, totalnie byli skreśleni przez innych i psychicznie i ten. Drużyna rozbita, bo tam było zamieszanie po tego meczu. Za tydzień czy za półtorej miał być finał Pucharu Polski. Także pod względem sportowym, tak powiem, aśpikowani kadrą, która wyjeżdżała na mundial i w klubie, gdzie się troszeczkę z tym jednak zawirowania z nim były. I nie liczył, że ta drużyna się pozbiera i zdoła w ogóle nawiązać równorzędną walkę z Górnikiem. Tam praktycznie każdy robił, mobilizował się na te święto pierwszomajowe, bo tam 60 tysięcy to ciężko dzisiaj znaleźć finał Pucharu Polski, który się odbył przy takiej publiczności. Ja notabene grałem na blokadach praktycznie w kostce, gdzie po meczu ściągnąłem, to praktycznie od razu noga do gliszu puchnęła jak balon, no, ale każdy wiedział, że to może być mecz z takich po prostu ważniejszych w karierze. Nie przypuszczaliśmy może jeszcze wtedy, że każdy w to wierzył, że będzie to początek jakiejś tam drogi GKS-u do góry. No, a ten charakter, można powiedzieć, tej drużyny, tego klubu, w sumie, można powiedzieć, to była taka próbka początkowa w sumie, na której budowano potem te sukcesy.